poniedziałek, 25 lipca, zapaliła się siedziba Meblotapu wraz z należącymi do niej zakładami. Sławomirem, który od początku pożaru był w akcji. Ja proszę pana, jak pan myśli, co było przyczyną pożaru? To znaczy w tej chwili na gorąco trudno ocenić, dopiero później wiadomo, że duży pożar i na gorąco jakoś trudno oceniać, ale później z biegiem czasu powinno się to wyjaśnić. Prawdopodobnie z tego, co tutaj mówili pracownicy po przyjeździe, jakśmy przyjechali, to że właśnie tutaj widzimy ten wentylator, wyciąg, że tutaj zaczęło gdzieś zaiskrzyło i prawdopodobnie, nie można ocenić, że na 100%, ale prawdopodobnie przyczyną mogła być właśnie ten wyciąg, ten wentylator. Czy były ofiary w ludziach? To znaczy, jak do tej pory nic nam nie wiadomo o tym. Jedynie inspekcji mogłych pracowników ule. Dziękuję. Proszę. Zdjęcie było. Thank you.
12. Imię i nazwisko? Śliwiński Robert, jestem dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmie. Dobra. Proszę pana, co było przyczyną pożaru? To znaczy jest to w trakcie ustalania, jest to zespół i z policji, prokuratury, tak samo i z komendy rejonowej straży pożarnych, także dopiero po jakichś uzgodnieniach, ustaleniach, wstępnych przesłuchaniach tutaj pracowników, którzy te pierwsze objawy widzieli, skąd mogło się zacząć, także dopiero wtedy będzie coś można powiedzieć. Aktualnie co do przyczyny po prostu nie chcę się wypowiadać. Czy były ofiary w ludziach? Nie, nie było. Jest jedna osoba zarejestrowana i niewielkie oparzenie obu rąk, nadgarstków, ale po prostu po udzieleniu pomocy przez pogotowie została ta osoba, po prostu pozostała na miejscu. Czy pożar był trudny do ugaszenia? Tak, bardzo trudny. W chwili przyjazdu, jak ja przyjechałem, myślę w kilka minut po ogłoszeniu alarmu, około połowy tego budynku było w płomieniach, także rozprzestrzeniał się z niesamowitą siłą. Ilość materiałów palnych, jaka była tutaj nagromadzona, powodowała po prostu, że no żadnym sposobem nie było to, ten magazyn nie był do uratowania. Także tym, co dysponowaliśmy w danej chwili, to nie można było uratować. Ile wozów bojowych i ile ludzi brało udział w akcji? Łącznie w akcji brało udział 11 wozów straży pożarnych i ochotniczych i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmie. Ludzi około 45. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.